Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję RIP czy RIP, Rest in Peace, tak? I komiks już na wstępie powiem, że jest wow! Zarobiście dobry! Duet Gates i Munier. Nie są to artyści chyba jakoś specjalnie znani na naszym rynku, bo ja osobiście ich nie kojarzyłem. Komiksów w sklepach jakoś, jeśli chodzi o spod szyldu, tych dwóch nazwisk też u nas nie ma. A tą pierwszy, Derek, Ciężko przeżyć własną śmierć, jest po prostu cholernie dobry. I tak jak jest mega dużo pozytywnych opinii na temat tego komiksu w internecie, ja się pod to podpisuję i czekam na kolejne tomy bo wiadome już jest, że one są i że na pewno raczej się ukażą na naszym rynku komiks został wydany przez wydawnictwo Nonstop Comics jak możemy zobaczyć jest to taki plus minus bardziej format zeszytowy w twardej oprawie przede wszystkim i to jest kolejnym zaskoczeniem po Sweet Paprika kiedy Nonstop Stop Comics zaczyna wydawać w twardej oprawie także bardzo fajnie 54,90 jest to cena okładkowa i co do samego komiksu, przede wszystkim zastanawiasz się, jak wygląda moje życie? Poczekaj, opowiem ci. Choć może być ciężko z wytrwaniem do końca. I przyznam szczerze, że wcale mi nie było ciężko wytrwać, przynajmniej jeśli chodzi o czytanie tego komiksu, bo tak jak mówię, ładnie wydany i cholernie, cholernie dobra historia. Rysunki też są spoko, generalnie poznajemy Derika na wstępie jako małego chłopca, który zbierał owady, jak możemy zobaczyć, ale zaraz po pierwszej stronie tak naprawdę przenosimy się do współczesnych czasów, gdzie jest on tak naprawdę mężczyzną odpowiadającym za sprzątanie miejsc, gdzie no, przeważnie tutaj, tak jak jest pokazane od wielu, wielu, jakichś tam dni, a nawet i dłużej. Miesięcy, lat wręcz bym powiedział, te zwłoki tam po prostu są. Wchodzi się, widzimy ten, na tych obrazkach przede wszystkim odór, smród, te owady. Naprawdę, powiem szczerze, że czytając na początku ten komiks, poznając tą historię, przychodziły mnie aż ciarki. Mało tego, poznajemy też jego życie po pracy, a wręcz bym użył określenia życie prywatne, które po pracy tak naprawdę jest to. Bar z bardzo fajną, przyjemną, bym wręcz powiedział, barmaneczką, a następnie takie w opuszczonym, zacisznym, może bym użył określenia, miejscu, życie ze swoją. I tutaj jest właśnie nie jest sprecyzowane, czy to jest małżonka, czy to jest konkubina, ale tak się właśnie dzieje. I w jego życiu, w jego tym ciągłym takim borykaniu się z tymi myślami, zapewne. Czy on przez jakiś już ten czas musi oglądać te takie nieprzyjemne, bym powiedział, wręcz widoki, jednak w tym tkwi i pewnie chciałby coś zmienić, ale nie jest mu to na obecną chwilę dane. W pewnym momencie przy jednych z typowych, rutynowych takich tak ogarnianych miejsc, sprzątania, prawda, tam gdzie właśnie ktoś zmarł znajduje on pewien tajemniczy przedmiot. Może się powstrzymam od tego, aby wam zdradzać, tak samo jak nie chciałbym wam zdradzać imion pozostałych mężczyzn, ogólnie osób pracujących bądź żyjących w świecie, który nam tu został przez autorów przedstawiony. Dlaczego? Dlatego, że właśnie każdy kolejny komiks tak naprawdę przedstawia właśnie historię z perspektywy tamtej postaci, gdyż pierwszy tom ma nazwę Derek a pozostałe są imionami tak naprawdę tych właśnie pozostałych osób. Dlatego mówię, tutaj chcę się fabularnie trochę powstrzymać od tego, natomiast tak jak wspominam, pewien przedmiot, pewien element, dobrze zdradzę Wam, jest to pierścionek, który jest tak jakby tutaj powielony, on już się pojawia wcześniej i to daje do, do myślenia Derrickowi, że skoro już taki jeden pierścionek był, jeżeli ktoś nie zauważy tego drugiego, to przecież nic się chyba nie stanie, gdyż oni mają zakaz kompletny, jeżeli chodzi o zabieranie jakichkolwiek przedmiotów. Tych, które zachowały jeszcze jakąkolwiek wartość. Te, które nie śmiało możecie zabrać, jak, nie wiem, resztki papieru toaletowego, środki czystości itd. itd. Dlatego wracając do samej tej fabuły, to widzimy tutaj, on go połyka. Oczywiście to wszystko sprawia, że Pewna lawina zdarzeń, która ma tutaj miejsce, doprowadza do wręcz nieprzewidzianych i raczej niespodziewanych przez naszego bohatera sytuacji, w których naprawdę dochodzi do brutalnych, a wręcz nie tylko brutalnych zachowań, ale i morderstw. Może nie w pełni świadomych, ale jednak. Historia oczywiście nabiera znacznego tempa. Rysunki są po prostu pięknie narysowane. Klimat jest niesamowity. Mówię, to zgniliznę czuć w ogóle. Przesyt tych wszystkich ogólnie miejsc, gdzie oni się tam znajdują. To jest po prostu mistrzostwo świata. Tak jak mówię, ciarki murowane. Dodatkowo mogę powiedzieć też, że w to wszystko zostaje wplątona, wplątana też inna postać, którą... Nie podejrzewalibyśmy o to, o co się okazuje tak naprawdę, że ona jest. Kim jest przede wszystkim? Plus i niewierna małżonka, która też ma tutaj troszeczkę za uszami. No i nie spodziewałem się choć w filmach amerykańskich tego typu pokroju rzeczy. Myślę, że coś takiego mogło być miejsce, ale nie spodziewałem się, że będzie zdolna do pewnych zachowań. Jak ona się właśnie zachowała i jak skończy, to też myślę, że pozostawię Wam do, do poznania. Także mówię, historia świetna, naprawdę, bardzo, bardzo mi się to podoba, z jeszcze bardziej zaskakującym finałem, którego się troszkę nie spodziewałem. Mogę Wam jeszcze powiedzieć na koniec, że oczywiście trochę dodatków mamy. Także bardzo fajnie, że na coś takiego się zdecydowali. No i tutaj mamy też pozostałe tomy, które mają się ukazać w serii. Także rewelacja, naprawdę bardzo mocna seria. Bardzo fajna przede wszystkim. No i tutaj bez dwóch zdań czekam na kolejne RIP. Jak najbardziej ląduje na mojej półce. Myślę, że śmiało mogę tutaj powiedzieć, mocne 9 na 10 mogę dać temu komiksowi bardzo bardzo fajny. Szczerze polecam. Gdybyście chcieli i jeszcze jakimś sposobem nie kupiliście tutaj na dole, gdzie wam pokazuję macie link w opisie, gdzie możecie sobie kupić ten komiks, więc serdecznie was zachęcam, bo jest naprawdę świetny. Tak samo, jak i zachęcam Was do tego, abyście zasubskrybowali mój kanał. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, będzie mi wtedy bardzo miło. Skomentujcie, polubcie, udostępnijcie ten materiał. A także nie zapomnijcie oczywiście o tym, aby zajrzeć na stronę lubiękomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. I taka ciekawostka dla Was: na razie tam wrzuciłem jedną tylko rzecz, ale trochę próbuję pobawić się TikTokiem. Zobaczymy, czy będę miał na to czas. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.